No to witam Ciebie, Mario, bardzo serdecznie na dzisiejszej rozmowie dotyczącej Twojego kandydowania na przewodniczącą szkoły. Ja nazywam się Emilka Stepnowska i jestem członkiem kółka prasowego GLA. No i dzisiaj w związku z Twoim kandydowaniem chciałam zadać Ci kilka pytań dotyczących Twojego kandydowania, Twoich planów na tą kadencję i tak sobie fajnie porozmawiamy, pogadamy i trochę mi opowiesz o sobie. No i może już zacznę z pierwszym pytaniem. Takim trochę bardziej technicznym, dlaczego Twoje zgłoszenie na kandydowanie w wyborach nie przyszło w pierwszym terminie i czy wynikało to z jakiejś Twojej niewiedzy, czy to jest może brak pewności jakiejś, jakbyś to mogła wytłumaczyć? W sumie odpowiedź jest prosta. Po prostu nie myślałam o tym, żeby kandydować i jak słyszałam, że na przykład moi bliscy znajomi myślą o tym, to jeszcze bardziej przekonywało mnie, żeby nie startować, bo nie chciałam z nimi konkurować. Jednak później oni się rozmyślili, a ja też słyszałam głosy, że żebym startowała, że się nadam i tak jadam. I w sumie do ostatniego momentu nie, jakby i tak nie myślałam, żeby się zgłosić, tylko moja taka jedna z najbliższych koleżanek powiedziała panu, że ona chce mnie zgłosić do kandydowania i uznałam, że w sumie czemu nie spróbować. Także to w sumie tyle. No super, bardzo fajnie. No i tutaj też pytanie o Twój czas. Czy na pewno będziesz miała ten czas na pełnienie tej funkcji? No i czy bycie przewodniczącym szkoły będzie stanowiło dla Ciebie jakiś priorytet? Bo na pewno wymaga to dużo, dużo poświęconego czasu Twojego wolnego i jakichś tam organizacyjnych spraw. No tak, to jest sprawa oczywista, ale myślę, że będę miała właśnie ten czas. Z racji tego, że jestem osobą zorganizowaną i jest taka prawda, że właśnie jest dużo rzeczy, które są dla mnie ważne, nawet może ważniejsze niż bycie przewodniczącym, tak jak nie wiem, nauka czy czas wolny, czy życie towarzyskie, ale będę łączyła te priorytety i na pewno będę miała właśnie ten czas i chęci też, żeby skupić się na tej funkcji przewodniczącego Rady Uczniów. Super, a czy masz jakieś obawy dotyczące pełnienia tej funkcji i w ogóle skąd ta chęć do kandydowania, bo już jak wcześniej wspomniałaś, zgłosiła ci się twoja koleżanka, ale jednak to też by musiało od ciebie wymagać jakiejś takiej motywacji po prostu wewnętrznej. Tak, tak. Wynikło. To, co mówiłaś z tymi obawami, to w sumie nie mam żadnych. I skąd też te chęci? W ostatnim czasie w sumie miałam możliwość takiego pomagania, rozwiązywania pewnych problemów moich rówieśników. I szczerze mówiąc, udawało mi się to i jakoś sprawiało mi to przyjemność, więc właśnie myślę, że to są te takie powody, na których się zdecydowałam, żeby startować. No właśnie, a rozmawiając o naszych rówieśnikach, kolegach ze szkoły, czy jest coś, co ci bardzo doskwiera, przeszkadza w społeczności GLA, w ogóle we wszystkich, tak naprawdę w całej społeczności i uczniów, i nauczycieli, i co byś tak naprawdę chciała, jaki jest taki twój priorytet, co byś chciała tak najbardziej zmienić po prostu, jako pierwsze? Nie ma takich rzeczy, taką, którą trzeba byłoby natychmiast wprowadzić, ponieważ to jakby to dzieło, które moi poprzedni przewodniczący naszej szkoły dokonali, to dobrze to wszystko funkcjonuje i tak jak mówiłam, nie ma takiej potrzeby, żeby właśnie coś nagle wprowadzać. Czy mogłabyś powtórzyć jeszcze pytanie? Pewnie, pewnie. To było pytanie o rówieśników, ale też właśnie o tą taką organizację i też to, co jako pierwsze ze swoich postulatów, które masz w swoim programie, chciałabyś zmienić jako pierwsze? To nie mam takiej jakby jedynej rzeczy, bo chciałabym przedstawić moje pomysły Radzie Uczniów i z nimi to wszystko omówić i skonsultować i razem zdecydować, co można byłoby wprowadzić do życia szkolnego. Więc takiej jednej rzeczy,
Nie mam. Nie jestem w stanie tak powiedzieć. No a teraz przechodząc może do plusów, co jest najlepszym aspektem naszej szkoły według Ciebie? Nasi uczniowie, to jest proste, to są fajni, ciekawi ludzie z naprawdę dużym potencjałem, który może nie jest w 100% wykorzystany i tutaj też chciałabym właśnie może skupić się na tym, żeby jakoś rozwinąć nas i zachęcić do działania. Tak, mi się wydaje, że właśnie wyróżniamy się tą społecznością szkolną, która jest dosyć zintegrowana, to się zawsze może być jeszcze lepiej. Można poprawić komunikację, można też, tutaj właśnie myślałam o jakiejś stworzeniu grupy szkolnej, gdzie na przykład na Facebooku, gdzie można byłoby zaprosić absolwentów naszej szkoły i z nimi rozmawiać, pytać się na przykład o uczelnię, jak to wygląda, na co warto zwrócić uwagę, na to, co można pominąć. Także tak, to tyle. Pewnie. A czy kiedyś masz jakieś doświadczenie już z przewodniczeniem większej grupy ludzi? To tutaj tak, to 2 razy byłam zastępcą przewodniczącego klasy. Nie jest może największa rola, ale gdzieś tam zawsze mogłam jakby coś zorganizować, czy no jakoś tam działać w szkole. I przez 3 lata byłam skarbnikiem w gimnazjum i nie jest to najwdzięczniejsza rola, jaką można robić, ale nauczyło mnie to pewnie takiej no, odpowiedzialności, stanowczości, bycie konsekwentnym. I wydaje mi się, że wiele osób może też to potwierdzić, że dobrze się sprawowałam w tej funkcji. Także no. A czy twoja kandydatura jakoś wiąże się z przyszłymi aspiracjami do działania w może jakiejś polityce, czy to samorządowej, czy państwowej, czy po prostu cokolwiek innego? Czy myślisz o tym po prostu w przyszłości? Nie, w sensie przynajmniej na razie. Zobaczymy, może kiedyś zmienię zdanie, ale no jestem na biochemii, więc wiąże moją przyszłość z medycyną. Ale wydaje mi się, że jakby każde doświadczenie jest ważne w życiu i gdzieś na pewno wykorzystam nawet same te wybory, to przygotowywanie. A jeżeli uda mi się wygrać, to będę naprawdę zadowolona i będę w przyszłości w 100% korzystała z tego doświadczenia. A czy jest coś, co wyróżnia Cię spośród innych kandydatów? Możesz tak naprawdę się odnieść do osób, których tak naprawdę znasz, czyli może do Kuby i do Wiktorii, ale jakaś taka, nie wiem, jedna cecha najważniejsza. Jest to ciężkie pytanie, bo tu nie chciałabym jakby w żaden sposób nie tyle, że obrazić, ale po prostu wypowiadać może aż tak bardzo na ich temat, ale myślę, że nie różni się to jakoś bardzo pomiędzy nami, ale wydaje mi się, że jestem osobą kreatywną i otwartą. Nie boję się rozmawiać z innymi, z dorosłymi. I uważam, że każdy problem da się rozwiązać przez rozmowę i potrafię podjąć stanowcze kroki. Także tak. Super. A czy możemy się dowiedzieć czegoś więcej o Twoim programie? Jakbyś teraz mogła krótko coś powiedzieć, bo tak naprawdę jeszcze nie mogliśmy za bardzo Ciebie poznać, bliżej osoby, które Cię w ogóle nie znają, więc jakbyś mogła przybliżyć swój program wyborczy. No to chciałabym się skupić na współpracy z innymi szkołami i od razu mówię, że to nie jest jakaś kiełbasa wyborcza, ponieważ rozmawiałam już z uczniami, między innymi Trójki w Gdańsku i Trójki w Gdyni oraz z znajomymi z Piątki Gdańskiej i oni są wszyscy chętni do współpracy, więc jak tylko uda mi się wygrać te wybory, to będę chciała coś zorganizować z nimi. Tutaj też myślałam o może zorganizowaniu modelu ONZ, który jakby jest możliwy nawet teraz w czasie lekcji zdalnych. Tutaj jest też taka kolejna kwestia, która jakby od zawsze jest w naszej szkole, czyli charytatywność, ale chciałabym to jeszcze bardziej poszerzyć,
I no jest parę rzeczy, które można byłoby dopiero zrobić, jakbyśmy wrócili do szkoły, jakby się skończyła pandemia. Między innymi myślałam o tym, żeby odwiedzić oddział onkologii dziecięcej w Gdańsku, czy na przykład zorganizowanie balu charytatywnego, ponieważ mamy mało w sumie takich większych imprez w szkole. Tak, tak, no właśnie tak o tym myślałam. I też jeszcze jedną taką rzeczą, o której myślałam, żeby wprowadzić, i niestety to też raczej byłoby tylko możliwe, gdybyśmy wrócili do normalności, jest to bon na bułkę. I wydaje mi się, w sensie to można byłoby jeszcze spytać się uczniów naszej szkoły, czy byliby chętni na takie coś, bo myślałam o tym, żeby, nie wiem, jaki jest konkurs, na przykład tak jak był teraz na święta konkurs na kartkę świąteczną, to nagrodą mógłby być właśnie taki bon do mielnika, na przykład na 20 zł. I z tego, co na razie tam słyszałam od paru osób, to te osoby są chętne i mówią, że nawet właśnie do tego bonu by chciały wziąć udział w konkursach, a teraz nie brali, więc żeby jakoś tak zachęcić osoby do uczestniczenia. Nie no, myślę, że z tym bonem to jest genialny pomysł, zwłaszcza, że obie jesteśmy stałymi klientami Mielnika i wiemy, że to są kolejki, więc myślę, że to jest genialny pomysł. No dobrze, no to z takich pytań stricte to już by było na tyle. Teraz tak półtorej minuty twojej wolnej wypowiedzi, jakbyś chciała jakoś zachęcić do głosowania na ciebie, ja będę tutaj liczyć czas, oczywiście spokojnie, tak około półtorej minuty, żeby po prostu wyszło. Dobra, to już mogę zaczynać? Możesz zaczynać. Dobra. No to jakby chciałam zacząć od tego, że nie jestem najlepszym mówcą, ale postaram się w tej krótkiej wypowiedzi jakoś zachęcić was do głosowania na mnie. Może bym właśnie zaczęła od moich zalet, że no tak jak już mówiłam, że jestem otwarta, że chętna jestem do słuchania zdania innych, do rozwiązywania tych problemów i też nie składam pustych obietnic. I tutaj też, żeby tak nie mówić ciągle o samych zaletach i jaka to jest ten super, to przeszłabym teraz do wad i jest jedna taka perfekcjonizm. W sensie niektórzy mogą mówić, że to jest wada, niektórzy, że zaleta. I no właśnie jest po prostu taka kwestia, że czasami może powinnam się bardziej skupiać na ogółu niż na szczegółach, ale w sumie co do czego przychodzi, to raczej skutkuje to wszystko sukcesem. Co bym jeszcze mogła w sumie tutaj powiedzieć, że no już tam część moich pomysłów przedstawiłam, ale więcej na pewno pojawi się wkrótce, więc zachęcam do jeszcze tam do poczekania chwili i zachęcam właśnie do otworzenia tych maili i przeczytania może. Bo nie każdy pewnie ma chęci, czy nie każdego to interesuje, ale no, byłoby miło i życzę miłego dnia. Dziękujemy bardzo, dziękuję Ci Maria za rozmowę i miłego dnia.